Witam wszystkich. Cieplutko serdecznie, moi drodzy. Maręczą z tej strony. Kłaniam się. Mamy sobotę. Czas na partię mistrzów. Perełka z 1931 roku, która miała miejsce w Kijowie i została rozegrana między takimi, pomiędzy właściwie takimi szachistami jak Efim Korchmar oraz Abram Poliak. Ten czytany jako pierwszy grabierkami koloru białego, to warto zapamiętać. Nie będę przeciągał, siadajcie wygodnie, łapcie ulubioną ciecz w dłoni, przygotujcie się na Szachowe grzmoty. Kulminacyjnych momentów nie zabraknie, będziecie mieć okazję się wykazać, więc bądźcie na bieżąco. No dobrze, wszystko rozpoczęło się od E4. Teoria wielkiego wybuchu po E4. Znamy temat. Na szachownicy, bardzo modna wśród arcymistrzów mistrzów, partia hiszpańska, słynny Deruy Lopez. Mnogość wariacji przytłacza tutaj. W partii włoskiej jest ich nieco mniej. Pokusiłbym się o stwierdzenie, że ambitniejszy debiut to właśnie partia. Hiszpańska, ale to też zależy od, od preferencji. Tutaj zwykle gra się a6 i kiedyś bito to było modne, Fischer bardzo lubił grać wariant wymienny, natomiast dzisiaj części arcymistrzowie odchodzą, finalnie tego gońca przestawiają na, na b3. No, czarny ma tam opcję jechania przez b4, tutaj dziś skoczkiem, c5 rozpycha się na hetmańskim, Oczywiście tutaj skończony rozwój w klasyczny sposób, ale dobra nie o teorii debiutu stricte, bo tu A6 nie poszło, tylko poszło moi drodzy D6, obrona Sztajnica. Taki skromny, ale bardzo solidny wariant. Białe będą miały więcej przestrzeni, po D4 proste. Normalnie można zbić i iść w takie numery. Tutaj jednak po D4 goń z D7. O. Jak najbardziej, jak najchętniej. Skoczyk C3, konie F6. Koczek, koń, a nieważne, wiecie o czym mowa. Roszatka. I tutaj czarne postanowiły troszeczkę powymieniać w centrum, jako że mają nieco nieco mniej przestrzeni w centrum, no bo tutaj mamy klasyczny centrum po stronie białych, kontrolujemy więcej. Pól, więc koczek zabił na D4, prowokując wymianę. Tutaj poszły bicia. Koń bije Benz, Benz, c 7. W nieco lepszej redakcji wychodzą tutaj białe. I pytanie jest do Was dlaczego? Dlaczego tak uważam? bo mają pionka w centrum, który kontroluje bardzo istotne pola, głównie pole d5. To jest jedna rzecz. Dwa, w rozwoju białe są lepsze, bo mają zroszowanego króla i trzy figury w grze, co za tym idzie ciężką. Właściwie cztery figury w grze, bo Goniec też już gra e ciężką figurę. No i będą motywy opierające się na ruchu e5. Tak, no to warto wiedzieć, że e5 tutaj jest pożądana często. Właśnie to też jest główny plan gry, dojście do tego e5. W wariancie wymiennym filidorze, bo bardzo podobna struktura tak naprawdę tutaj się pojawia, i o to chodzi też w nauce debiutów, żeby nie uczyć się tylko posunięć: ja tu, on tu, ja tu, on tu, tylko uczyć się idei i uczyć się zapamiętywania struktur i do czego dążymy w danej strukturze. Bo te struktury mogą ulegać małym zmianom, ale będą wyglądały podobnie w różnych debiutach, będziemy mieć wspólne mianowniki po prostu. <laughs> Powierzę D1 i Roszada, właśnie E5 <laughs> nadciąga, no to jest to typowe nadgryzamy tego pionka, który może okazać się słabością. Oczywiście bicie jest tabu, ze względu na to, że po prostu leci, leci figura. Później po odbiciu skoczkiem wieża się wbija jest po partii właściwie. Więc tutaj zbić nie można i opiera się to wszystko na tej presji po linii D rzecz jasna. Konie 8 wygląda bardzo niefajnie, natomiast jest bardzo solidny. No bo odchodzi z bicia i oczywiście broni na, na D6. I tutaj się nie ma co śpieszyć z biciem na D6, bo po prostu sobie Czarny odbije, wstawi gońca na F6 i naprostował się totalnie. Więc tu raczej mu nie pomagamy. Rozwijamy kolejne figury i dociskamy słabość, być może nawet się zdwoimy po linii D. To jest punkt zaczepienia. W partii często szukamy takiego punktu zaczepienia. W tym wypadku jest topionek <coughs> D6. A5. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć, z jaką ideą wiąże się ruch A5? A5 to jest możliwość przyjścia wieżą na A6, aby bronić D6. Nadzieja jest logiczne. Wieża D3, to też jest opcja nie tylko zdwajania się, to jest bardzo elastyczny ruch, ale ten ruch lift pozwala przerzucać wieżę chociażby i na skrzydło królewskie. To jest bardzo modny, modny, modny motyw. Wieża A6 rzecz jasna, wieża na E1. Normalnie wydawało mi się, że chcemy stwarzać presję na D6 i wieża, wieża AD będzie tutaj słuszna. Pewnie i by była, tylko że hetman E6 odchodzi z tej niebezpiecznej linii no i tak naprawdę i tak prawdopodobnie chcielibyśmy wieżę mieć na, na E którąś, tak? Więc tutaj już zawczasu wieża na D. Świetnie stoją te wieże, a ta wieża tak naprawdę będzie się wybierała na G3, to Wam zdradzę. I w tym momencie następuje ruch Hetman F5. Nie najlepszy. Najlepsze było rzekomo wedle silnika. To jest, to jest powolone, bo silnik znajdzie zawsze wyjście. Mamy mniej przestrzeni, biały ciśnie, mamy tutaj tak naprawdę gorącego ziemniaka. Silnik mówi odejdź gońcem, przestań bronić D6, pozwól na E i teraz popraw gońca stępem. Już nie ma pionka, czyli tak naprawdę odciągnij pionka, poświęcając na D6, a teraz wyprowadź gońca i dostań trochę plenu. No Hetman wisi, więc trzeba tym Hetmanem odejść. Najlepsze, najaktywniejsze odejście to D5 i teraz po prostu wymień. Wymień troszeczkę figur i odbij na D6. I okazuje się, że no wciąż jest niezła pozycja białych, no bo ta wieża G3 i tam jakiś goniec H6, przyjęta kontrola nad linią, ale wydaje mi się, że już troszeczkę, troszeczkę tego tlenu złapałyby. Faktycznie, silnik ma zawsze rację. Hetman F5 tutaj jednak. No, odszedł z tej linii tak naprawdę niebezpiecznej. Wydaje się być aktywną figurą. Natomiast tutaj Hetman nie broni już gońca, więc koń D5 idzie z tempem. I to takim nieprzyjemnym, bo to jest taki widełek, który łatwo przyoczyć. No koniec do 8 teraz. Już w tej wersji językowej tu jest ED, koń Bije i Wieża G3. Może i lepsza redakcja dla czarnych. Nie no, żadna lepsza. Wisi mat po prostu. Nie ma brony e, łatwej, więc trzeba byłoby chyba, kurde, balans F6 zagrać, żeby po prostu przeciąć komunikację. Tu się broni, więc żadne bicia nie wchodzą. No tak, tylko tutaj już czarny jest w totalnym parterze. Jeszcze jeszcze głębszym, bo w tym momencie goniec H6. Dociskamy po prostu G7, która wisi. Jeszcze co prawda wieże F7. G6 to jest po prostu klęska żywiołowa. Wieże F7. No i czarny jakoś na włosku to wszystko pospina. Nie można wjechać z szachem, bo stoi koń. Tu się broni. Żadne bicie nie mają racji bytu. Jak damy czas czarnym, to on się jeszcze tutaj... Zagra kilka ruchów, które pozwolą mu się oswobodzić, złapać właśnie ten cenny tlan, którego mu brak. I to jest typowa pozycja, czy typowa, to nie chodzi o strukturę konkretną, tylko to jest typowa sytuacja może bardziej, gdzie jedna ze stron stoi w parterze, te figury po prostu nie mają koordynacji, król, no jest po prostu, no jest mu gorąco i jest pytanie co dalej. I bardzo często my mamy takie pozycje, ja bardzo często mam lepszą w grze środkowej i nie potrafię tego wykorzystać w kulminacyjnym momencie. Więc pytanie jest do Was, co byście tutaj zagrali? I żeby znaleźć ten ruch, który tu poszedł, to trzeba znaleźć ideę. Najpierw idea, a później ruch. Tak, mawiają arcymistrzowie i nie bez kozery. A nie ruch, a później szukanie idei. Nie? Hmm. Słuchajcie, dobrodzieje. Chcielibyśmy się wtrąbić, o przepraszam, z szaszkiem. Bardzo niebezpiecznym zresztą, bo jak odciągniemy wieżę, to będzie strzał na G7. Zatem przeszkadza nam kto? Koń. I tak arcymistrzowie, tacy jak na przykład Michał Jutal, dochodzili do tych pięknych posunięć. Tak jak i F. Korchmark On znalazł tu bombowe posunięcie. Skoro przeszkadza nam koń, to warto by było go tutaj zdjąć z deski. Tylko jak podważyć konia, albo ewentualnie go poświęcić. Właściwie poświęcić coś za tego konia. Nie? No, Hetmana moglibyśmy oddać I wtedy tu, i tam w ogóle to się kończy matem. Nie wiem, czy to liczyliście. Tylko, że jak tu poświęcić Hetmana, skoro przeszkadza nam jeszcze ten koń? I tutaj film sobie wymyślił, że skoro chce poświęcić Hetmana obrońce pola E8, no to trzeba usunąć najpierw tego. A jak go usunąć? Najlepiej może stępem, czyli od razu atakując coś. I idea wejścia tutaj doprowadziła go. Znaczy inaczej, narysowała mu taki szlak. Koń B4, tempo na wieże, zbicie, 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 szach, zasłona, kurde balans, tu i mat. Oh, 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 coś nieprawdopodobnego. Byliście w stanie to policzyć? No poszło AB. Hetman sapnął, ależ musiał być w szoku czarny. Nie wiem, czy on to widział. I w tym momencie chyba zorientował się, co jest grane, bo po biciach tutaj wieża wpada i jest lipa. Hetman się wycofał na d7 i teraz ruch kolejny, który zrzuca z krzesła. Co byście zagrali w tym momencie? No, wydawałoby się, że można było zbić, wyciągnąć wieżę i teraz wjechać z szachem. Eee, tak, tylko królew 7. Tu wisi, tu wisi, Krusie się rozwiązał, macie wór, nie? No, poświęciliście dużo materiału. Hetman d5. Cały czas Hetman strzeże pola na E8, więc tak naprawdę jest tutaj no, przeciążony totalnie. Nie, nie ma prawa bić tutaj, bo znowu wejdzie ten motyw tu, 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 tu i z matem. Zatem można tego Hetmana tutaj rozciągać i próbować jeszcze wieżę podwiązać. Co za tym idzie? Wieża podwiązana, więc nie broni G7, a G7 jest w dwukrotnym ogniu, że tak się wyrażę. Ależ potężne posunięcie. Najlepsze w pozycji. Genialne, powiedzmy sobie jasno. No, f 8, żeby się rozwiązać oczywiście, tu i tu, bo to już jest za późno. Widzicie? Final blow, i tu jest trzeci moment kulminacyjny, który no, zrzuca z krzeseł po raz kolejny. Jak wstaniecie z gleby, to napiszcie komentarz, jak wam się w tej partii, jak wam się to grało w kulminacyjnych momentach. Czy znaleźliście te tutaj bombowe uderzenia? Tym ruchem nie jest żadna wymiana Hetmanu. W ogóle nie jest ruch Hetmanem, tylko jest wieża bije G7 Anyway. Co! Przecież to można. Tak? To przecież podwisa Hetman. No, Hetman został wzięty w partii z tym, że jest z szaszkiem. Poświęcenie wieży i E8 i typowy mat krzyneczkowy. To jest matopery, z tego co się orientuje Coś niesamowitego. Tu w ogóle słabość jedynki, ale kto by pytał. No dobra, a co czarny ma po tym biciu jeszcze? A jakby na przykład zbił w ten sposób? No, to w ten sposób, jakby zbił, to wybijamy tutaj. Hecio jest do wzięcia, ze względu na to, że wchodzimy pod związanie. No i tu wisi. Tu wisi z matem. No jest po prostu po ptokach, nie? Ależ potężnie, zobaczcie. Przejdźmy przez to raz jeszcze. Przejdźmy przez to raz jeszcze. Wymyślił sobie, że odda Hetmana za konia i da mata, więc odszedł swoim, żeby zrobić miejsce i to stępem. Więc brzdęk i po prostu brzdęk. Coś nieprawdopodobnego. A co tutaj, czy miało obronę? To jest główne pytanie, kluczowe. Czy miało obronę czarne? A właściwie nie. Można było iść wieżą na 8, na, na chociaż bicie na D6 ruszyć nie można, trzeba grać gońce 7, więc po prostu straty materialne są na tyle duże, że jest problem. tu nat nie odchodzimy koniem, tylko podwiązujemy, żeby znowu wbić się na G7. Teraz już można by było, oczywiście, tego Hetmana wziąć, ale w tym momencie mamy bicie skoczkiem i prawdopodobnie wypiłowanie tego w końcówce z materiałem do przodu. By wystarczyło, nie? No, robi wrażenie. Ale jak oni wpadają na tę ideę? No właśnie tak. Coś sobie wymarzą, coś, coś sobie ubzdurają. Ja chcę tu, i po prostu zrobię wszystko, żeby to siadło. I czasami to siada, czasami nie. nie? Tak jak mówił Tarze nierzadko mm, właśnie obliczanie wariantów to sezywowa praca i że ta nowa pozycja stojąca w umyśle na szachownicy jest często niemożliwa do osiągnięcia, chyba że przeciwnik troszeczkę nawiąże współpracy z nami. <laughs> Wiecie co ma na myśli, nie? To jest cytat Michała Tala. No dobra, nie będę przeciągał e, miłego dnia, mam nadzieję, że się podobało, dajcie znać i <laughs> jesteśmy in touch.